No i teraz będziecie się musieli wykazywać sprawnością fizyczną, żeby tak przejść pod liną, żeby jej nie dotknąć. I będzie coraz trudniej. Zobaczymy, jakie zaczniecie wymyślać figury, żeby pod tą liną przejść. Ale tutaj dziewczynki muszą się trzymać i jednakowo musimy przechodzić. Nie jest to na czas, słuchajcie, możecie robić to powoli, ale tak, żeby nie dotknąć liny. Pięknie, tu widzę, tatuś jest no niesamowicie wysportowany. Nie musicie się śpieszyć, tylko sobie wymyślić jakąś metodę przejścia pod tą liną. A jury czuwa. No, tata jest niesamowity, zresztą wszyscy jesteście niesamowici, no nikt, no zobaczymy. Kto się da wyprać? Mama ma proszek. I co jury? Czy któraś para odpada, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc teraz może teraz tak. Słuchajcie, Grzegorz i Marta, przejdźcie na trawę z tą liną, bo bardzo nam się tu nasi goście pobrudzą. Ale mamy proszki dobre, pralki automatyczne, wszystko się wypierze. No to super. No i teraz, no myślę, że to będzie decydujące. Czyli obserwuję. Tata przeszedł bezbłędnie. Tu widzę, że też. No na razie. Proszę. No czyli wszyscy bezbłędnie. No. WF-istą szóstka, słuchajcie. WF-iści dostają szóstkę. No i co? Jeszcze niżej? Nie! No a jak? No ktoś musi wygrać. Thank you.
że pierwsza para już chyba odpadła, czyli zostają trzy, tak? Tak, panie marszałku? Te dwie pary odpadły, tak? Czyli tak, wyróżnienie, trzecie miejsce, a tu teraz będzie jeszcze rywalizacja o pierwsze i drugie. Poczekajcie, panie dojdą do stolika, odbierzecie nagrody. Poczekajcie, odbierzecie nagrody. Dziewczyny i pierwsze miejsce niezwykle wysportowany tata z synem. Brawo! Kapelę.